Rozmawiać będziemy z Beatką, z gościmi. Zapraszam. Rozmowy fakultatywne. Minęła 8.31, przed mikrofonem Anna Piwowarczyk. Zapraszam na rozmowy fakultatywne. Wczoraj obdarowywaliśmy się prezentami z okazji 6 grudnia, czyli Mikołaja. W tym miesiącu będzie pewnie nie jedna okazja, żeby wręczać sobie wszelkiego rodzaju podarki. I warto w tym okresie nie zapominać także o naszych młodszych braciach, czyli zwierzakach, a zwłaszcza tych, które żyją w schroniskach. I o tym będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Naszymi gośćmi są Magdalena Semla i Mateusz Wilk z Uniwersytetu Pedagogicznego. Dzień dobry, witam serdecznie. A rozmawiać będziemy o akcji SOS Uczelnie Schroniską, która rozpoczęła się jeszcze w listopadzie, dokładnie 26 listopada i potrwa aż do 20 grudnia, czyli 4 tygodnie. Proszę powiedzieć dokładnie, na czym polega ta akcja? Akcja SOS polega na pomocy zwierzętom z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Opiera się ona głównie na pomocy takiej materialnej, mianowicie na zbieraniu między innymi karmy, o czym jeszcze później wspomnimy, kocy, różnych narzut czy innego tego typu rzeczy, które posłużą zwierzętom do tego, że będzie im cieplej, wygodniej i będą miały się do czego przytulić. Czy akcję można jeszcze wspomóc w jakiś inny sposób, bo wspomniałaś o tym, że zbieracie pewnie suchą i mokrą karmę dla zwierząt, koce, zabawki. Tak, dokładnie tak. Zwierząt. Zbieramy karmę suchą, karmę mokrą dla kotów i psów. Zbieramy zabawki różnego typu. Tak jak wcześniej mówiłam, właśnie te rzeczy, które sprawią, że zwierzęto będzie cieplej. Oraz te osoby, które na przykład nie wiedzą, co kupić, mogą akcję wesprzeć przez symboliczny bardziej lub mniej grosik do puszki, ponieważ na naszych uczelniach znajdują się skarbonki, do których można wrzucać tak zwane wolne datki i my za te pieniążki kupimy to, co zwierzętom jest najbardziej potrzebne. No właśnie, bo warto wspomnieć, że w akcję zaangażowały się 3 uczelnie pod patronatem rektorów tych uczelni. Są to Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Rolniczy. Chyba pierwszy raz działacie, wszystkie uczelnie praktycznie działają we trójkę, prawda? Bo w poprzednich edycjach tej akcji nie było tak. Tak, dokładnie jest tak, jak pani mówi. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2004 roku, w niej wziął udział tylko Uniwersytet Pedagogiczny, wtedy jeszcze była to Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Następnie akcja ta została przeniesiona na Uniwersytet Jagielloński. W 2006 roku odbyła się kolejna edycja tej akcji. No i trwała ona aż do 2010 roku, corocznie była organizowana. No i w 2011 mieliśmy przerwę, tej akcji nie było, natomiast teraz wróciła z powrotem ta akcja. No i po raz pierwszy została właśnie zorganizowana przez 3 uczelnie. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Rolniczy. A warto wspomnieć o uczelniach chociażby też z tego względu, że tak jak pani wspomniała, na uczelniach rozlokowane są i kosze, i skarbonki, do których można wrzucać datki. Gdzie dokładnie, na przykład na Uniwersytecie Pedagogicznym, można znaleźć takie kosze i skarbonki? Gdzie można po prostu zostawiać te dary dla zwierzaków? Kosze i skarbonki znajdują się zazwyczaj w głównych holach uczelni. Na każdej uczelni znajdują się plakaty w różnych miejscach, więc zaraz po wejściu do uczelni taki plakat rzuca się w oczy i na tym plakacie właśnie znajduje się napis, gdzie można spotkać kosz i gdzie znajduje się skarbonka. Skarbonki są w miejscach tak pilnowanych przez pracowników uczelni, typu sekretariat, samorząd studencki, biblioteka, dziekanaty. Portiernie, tak, w takich miejscach. A akcja objęta jest na szereg budynków, więc w przypadku Uniwersytetu Pedagogicznego jest to budynek główny uczelni przy ulicy Podchorążych 2, Wydział Geograficzno-Biologiczny i tutaj Instytut Biologii na Podbrzeziu, Wydział Sztuki na ulicy Mazowieckiej i jeszcze 2 wydziały na ulicy Karmelickiej i Studenckiej. Czyli wchodząc do budynków uczelni, wszystko jest jasno i pięknie wyjaśnione, gdzie można dokładnie zostawiać dokładnie te rzeczy. To jest na plakacie bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczone, więc
A warto jeszcze zaznaczyć, że wszelkie informacje są dostępne na stronie www.akcjasos.org. Tam też są chyba rozpisane miejsca, gdzie można czy to wrzucać pieniądze, czy zostawiać karmę i koce. Powiedzcie mi, krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt prosi także o specjalistyczne karmy, które są dostępne w sklepach weterynaryjnych, ale które są niejednokrotnie jedynym sposobem na utrzymanie zwierzaka przy życiu. No, jedynym problemem jest oczywiście to, że karmy te są z reguły dosyć drogie. Tak, jeżeli chodzi o te karmy, to one rzeczywiście są potrzebne, ponieważ w schronisku przebywają również takie zwierzęta, które chorują i nie są w stanie przyjmować normalnej karmy. Dlatego też taka karma, która by umożliwiała im normalne funkcjonowanie, byłaby tu bardzo potrzebna. No ale tak jak już pani wspomniała, taka karma jest dosyć droga, ponieważ jej taka 2-kilogramowa paczka kosztuje w granicach od 7 do 70 zł, więc no jeżeli chodzi o taki wydatek pojedynczej osoby, to jest to naprawdę dosyć duża kwota pieniędzy. No ale jeżeli ktoś jednak chciałby taką karmę zakupić, to można, prawda, utworzyć takie kilkuosobowe grupy, które, prawda, złożą się na tą karmę i wspólnie po prostu ją zakupią i przekażą do schroniska. Jeżeli chodzi jeszcze o tą karmę, to tutaj jakby nazwy tych karm są wymienione właśnie na naszej stronie, o której pani właśnie tutaj mówiła, www.akcjasos.org. No i właśnie za pośrednictwem tej strony można właśnie zobaczyć, jak się te karmy nazywają i właśnie można je kupić w wybranych sklepach zoologicznych. Słuchacie radiofonii na 100,5 FM. Naszymi gośćmi są Magdalena Semla i Mateusz Wilk z Uniwersytetu Pedagogicznego. Rozmawiamy o akcji SOS dla zwierząt, a wracamy już po krótkiej przerwie muzycznej. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmów fakultatywnych. Naszymi gośćmi są Magdalena Semla i Mateusz Wilk z Uniwersytetu Pedagogicznego. Studenci, którzy pomagają w akcji SOS Uczelnię Schroniską. Przypomnę, że informacje o akcji są dostępne na stronie internetowej www.akcjasos.org.pl. Tam wszyscy, wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć, jak można wspomóc zwierzęta, co można kupić. Także chyba jest dostępny numer konta ewentualnie schroniska, żeby przelać jakiś grosz. Powiedzcie mi, czy oprócz tego, żeby oczywiście zostawić coś od siebie, typu karma, typu właśnie jakieś pieniądze, można się zaangażować w wolontariat waszej akcji? Potrzebujecie ludzi do pomocy? Tak, potrzebujemy ludzi do pomocy i zapraszamy ludzi do wsparcia naszej akcji. Takie informacje można znaleźć na profilu na Facebooku naszej akcji. To jest www.facebook.com/akcjasos. Tam można znaleźć informacje, jak również napisać do nas maila. Adresy mailowe organizatorów znajdują się na stronie naszej akcji, więc można do nas pisać, potrzebujemy pomocy. Im jest nas więcej, tym lepiej tak naprawdę. Za nami już ponad tydzień akcji. Czy możecie już powiedzieć, jakie są efekty zbiorów? Jak to wygląda, jak to też wyglądało w poprzednich latach? Czy akcja cieszy się popularnością wśród studentów? Tak, akcja cieszy się popularnością. No to i trzeba zaznaczyć, że akcja rozpoczynała się, jak kolega wcześniej wspomniał, na ówczesnej jeszcze Akademii Pedagogicznej, gdzie działało tylko koło naukowe. Była to mała zbiórka tylko na Instytucie Biologii. I z czasem dołączył później właśnie Uniwersytet Jagielloński i wtedy już w tym 2006 roku organizatorzy zebrali 400 kg karmy, a w 2010 roku było to już ponad 2,5 tony. Także coraz więcej ludzi dobrego serca zgłasza się i wspierają akcję. A w tym roku też akcja cieszy się dużą popularnością. Naprawdę ludzie pomagają i przez ten pierwszy tydzień trwania akcji zebraliśmy już 230 kg karmy dla psów, 70 kg karmy dla kotów, 92 koce i kołdry. Ale pamiętajmy, to jest na razie tylko kropla w morzu potrzeb schroniska, więc dalej liczymy na gorące serca i większą liczbę darów. No, ale wynik i tak jest już niezły. Jak na tydzień akcji, miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. A proszę powiedzieć, kto jest organizatorem w ogóle tej akcji?
kto wpadł na pomysł, żeby zorganizować coś takiego? Tak, głównym organizatorem tej akcji jest pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr Łukasz Binkowski, który jest wielkim miłośnikiem zwierząt, zarówno psów i kotów, który ma wielkie serce do zwierząt. I on jest właśnie organizatorem i głównym koordynatorem tej całej akcji. Rozpoczynał właśnie tą akcję na Uniwersytecie Pedagogicznym, wtedy jeszcze Akademii Pedagogicznej w 2004 roku. Potem brał udział również w organizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i teraz właśnie też jest głównym zarządcą tej całej akcji. To już szósta edycja. Mamy nadzieję, że będzie ich, będą się pojawiać regularnie co roku, ponieważ no, cel jest bardzo szczytny. Pomoc bezdomnym zwierzętom. Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że wszelkie informacje dostępne są na stronie www.akcjasos.org. Akcja ma również swoją stronę na Facebooku, swój fanpage na Facebooku. Tam też można uzyskać informacje o tym, jak dołączyć się do pomagających zwierzętom. No i myślę, że to już wszystko w naszych rozmowach na dzisiaj. Naszymi gośćmi byli Magdalena Semla i Mateusz Wilk z Uniwersytetu Pedagogicznego. Trzymamy kciuki, żeby karmy i wszelkich innych rzeczy, które są potrzebne zwierzakom, było jak najwięcej. Zachęcamy gorąco do udziału. Ja również żegnam się z Państwem. Następne rozmowy fakultatywne w poniedziałek, jak zawsze o 8:30. Dziękuję, do usłyszenia.